Witajcie, moi rostomili. Dzisiaj chciałbym tak poruszyć co najmniej trzy rzeczy. Ostatnio nie bardzo mogę nagrywać, bo za ścianą remont i kiedyś ma chyba jeszcze staro bormaszyna, bo jak wierci, to no, wierci cały dzień. Ja nie wiem, co by tam normalną dzisiejszą maszyną to już by szło, no nie wiem, zrobić remont we czterech mieszkaniach. A on tam w jednym, no, coś tam klupie, coś tam tego, bez to nie szło nic robić, takiego, co by nagrać. Mam nadzieję, że rano do chwilka czasu i będę umiał te pora spraw z wami wam przekazać. Pierwsza sprawa, trafiliśmy się w sprawie śląskiego Zeitungu z kamratami z rozmaitych ferajnów śląskich. No, nie było tam oficjalnego przedstawiciela mniejszości niemieckiej, ale byli członkowie mniejszości niemieckiej. I doszliśmy do wniosku, że Zeitung werci się reaktywować. No, nie wiem, czy to się uda, czy się nie uda. Jak się nie uda, to zaś my Ślązoki razem wrócimy do Śląskiej Nacyje i będziemy Śląską Nacyja kolportować, żeby u nas było coś też słychać. Nie no, w internecie, w necu. Ale i poza necem sobie nikerzy ludzie dostali jakiś papierek do ręki, jak mogą się poczytać. Jest druga taką wielką rzecz. Jak dalej tak pójdzie, jak idzie, to krik ze Ukrainy mogę się rozwiać na słuki welt. Bo zamiast robić porządne, a pierwsze, trzeba było zanim Rus wlos do na Ukraina, trzeba było mu powiedzieć, że jak wlezie, to zawrzymy od niego wszystko w tym samym dniu. Zawrzymy transporty do, jak i z Rosji. A ja słyszę, że po miesiącu, jak się tam Ukraińcy na dróż bronią, to co prawda do Ukraińców idzie jakieś gewery, jakieś armaty, tanki. Ale to jest za mało, bo Rusa trzeba przycisnąć fest, żeby się cofnął. Rusy są twarde i mogą jeszcze dużo, dużo zrobić. A widzimy, że tak, jak to w tej takim bojce było, jak próbowali zbajstować radio. Ryby na aby, rak byle jak. I Amerykany się już chyba przyzwyczaili do tego, że każdy krik to do niej jest geld i zaczynają sprzedawać, no, Abramsy. Chodzi o nie wiem po co w Polsce takie tanki. Tym bardziej, że te tanki po mostach polskich ani w Rosji jeździć nie mogą, bo by się te bryki zękły. No, bardziej jest potrzebna broń do obrony. Tak przed rakietami, tak przed tankami, tak przed większym bronią ofensywną. I jak pokazało na Ukrainie najwięcej szkody narobili bronią obronną Rusom. Bo wybili im tam te wszystkie stare czołgi, które tam posłali, bo Putin myślał, że za po trzech dniach już będzie po Ukrainie. Tak jeszcze wygląda na to, że się dogodą z Nikerymi we Polsce, co się podzielą tak trochę Ukrainą i dogodą się oficjalnie prawie, że ze Orbanem, choć nie wiem jak to jest prawda, bo wiecie, na każdym kriku pierwsze co umiera, to prawda, a idzie no cygaństwo. I to takie gebelsowskie, z jednej jak i z drugiej strony. A nasze, pożal się Boże, dziennikarze nawet nie poradzą przypnąć szlajwki, o, takie szlajwki, no to ta szlajwka nie jest ukraińskie w farbach, to jest w farbach śląskich. A oni mają tak, z jednej strony, z jednej ten koniec mają ukraiński, a drugi mają śląski, tak aby to było sztama Ślązoków z Ukraińcami. A, wejrzyjcie się tam, przyjrzyjcie się tym wszystkim szpikerom, co tam rozprawiają. Nie?
Dobra, tyle na temat Kriku, bo niby mieli robić sankcje, a te sankcje coraz to są mniejsze. Broń idzie do Ukrainy, a nie wiemy, czy też nie idzie po cichu do Rosji. Bo najlepiej zarobić na obydwu, co się pierą. I no, na tym może najwięcej stracić Polska i kraje nadbałtyckie, bo Putin ofert go do, że to mu się należy do reskierungu, że on te będzie musiał nad tym panować i on tego chce. No a teraz jeszcze jedna rzecz. Zbliżają się wybory, bo hned będą może prędzej niż ten, bo gospodarka polska padła na pysk. I to nie z kuli wojny, no tak z kuli tego, że sami no, zakładają jakieś sankcje na Rosję, a Niemcy już to mają w nosie. I hned będzie taki krach, że jedynym ratunkiem do partii rządzącej będzie rozpisać wybory. No tak richtig mam apel do Koalicji Polskiej. Przedstawmy program. No żeby to nie był program odsunąć od władzy obecnie rządzących. Bo taki program słysza z Platformy. Może to jest ich dobry program. Program z PiS-u nie dopuścić Platformy do rządów. Może to jest dobry program do tych partii, ale nie do Polski, nie do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej czekają na program gospodarczy, no i organizowania państwa polskiego. Proponuję, co by Koalicja Polska poszła w kierunku pod dwóch haseł. Gospodarka przede wszystkim. Przede wszystkim gospodarka. A drugie hasło, autonomia gospodarcza regionów w granicach historycznych ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Spytacie się, po jakiemu ta autonomia? No, żeby wszystkich głupot, które wymyślą na Mazowszu, nie wprowadzali na Pomorzu, na Polesiu czy na Śląsku. No i wreszcie trzeba zmienić granice województw na granice regionów, a region śląski to nie Częstochowa, to nie są, to nie jest Sosnowiec, to nie jest Kraków, ale za to jest to Opole i ziemie, które są na terenie Opola, województwa opolskiego. Mogłoby to też połączyć Sołki Śląsk i zrobić srogi region, ale wiem, że tutaj ta myśl nie bardzo by się podobała u władz, które by zaczęły Zarosky straszyć, że Śląsk zrobić osobnym regionem, to się przyłączy do Niemiec. A to nie jest prawda. Jak Niemcy będą chcieli, to się dogadają z Rusami i przyłączą, co będą chcieli z Polski. Bez to trzeba dawać pozór na to, co robią Niemcy i nie poddawać się Rusom. Ja nie chcę być przyłączony ani do Rosji, ani do Niemiec. Ja co prawda by mi się marzyło Freistaat Schlesien, ale to jest coś, czego nie da się zrobić, przynajmniej nie teraz. No chyba, że na tym becie się to wszystko poprzewraca na inne strony i nie będą mieli dogodki ani w Berlinie, ani w Warszawie, ani w Moskwie. I na my będziemy mogli się samostanowić. No to już z poboczkiem doju zaś. Co będziemy się jeszcze w zdrowiu dzieli i co będę mógł jeszcze z wami się komunikować za pomocą tego. Próbował dzisiaj to zrobić w czacie na żywo, ale coś mi sam internet szwankuje. No to doju zaś.